Panie burmistrzu, 21 listopada w całej Polsce odbędą się wybory samorządowe. W związku z tym chcielibyśmy się dowiedzieć, czy wystartuje pan w wyborach na burmistrza Zagórowa? No tak, no, po raz kolejny pragnę oddać się pod osąd społeczny i wystartować w tych wyborach i ubiegać się o fotel burmistrza. Wcześniej, rozważając swoje szanse, zadawałem sobie takie pytanie, czy nie zawiodłem tego dużego kredytu zaufania, jaki otrzymałem ostatnio przy tych wyborach samorządowych w 2006 roku. Z perspektywy tych 4 lat tego, co zrobiłem w tej kadencji, jakie te zostały zrealizowane oczekiwania moich wyborców, myślę, że mogę ubiegać się o ponowną reelekcję. Ile kadencji sprawuje pan już ten urząd? To już będzie moja 5. kadencja teraz, ta 4 kadencje sprawuję, łącznie 16 lat jestem burmistrzem, no i będę się teraz o tą 5. kadencję. Jaki jest pański program wyborczy i czym chce pan przekonać Zagórowiaków, by oddali na pana głosy? Chcę kontynuować to, co robiłem do tej pory. No, moją taką wizytówką jest 60 km zrobionych nowych dróg asfaltowych. W 18 wioskach zrobiłem wodociągi. To są dziesiątki kilometrów tych wodociągów. Nowe ujęcia wody, nowe hydrofornie, kanalizacji ponad 25 km, która została zrobiona w ostatnich latach w Zagórowie, i te wszystkie inwestycje kubaturowe, szkolne, sportowe, tudzież inne prace na rzecz estetyzacji miasta, ta nowa zieleń w Zagórowie, która stała się wizerunkiem Zagórowa i nie tylko, bo i w Kopojnie, i w Tromczynie. Myślę, że to jest najlepszy sposób na pozyskanie inwestora strategicznego i taki dynamiczny rozwój Zagórowa, inwestowanie w infrastrukturę. Są to też oczekiwania naszych mieszkańców, bo przecież każdy w swojej wiosce chce mieć nowy chodnik, nowe drogi asfaltowe, nowe wodociągi. To jest warunkiem funkcjonowania rolników na tym terenie i myślę, że to jest taki najlepszy sposób na kontynuację tego, co działo się do tej pory na gminie. Prowadzenie szerokiego takiego frontu robót inwestycyjnych nie jest takie łatwe, bo przecież ta nasza gmina jest jedną z biedniejszych gmin w Wielkopolsce, na pewno najbiedniejsza w powiecie słupeckim. Poziom naszych dochodów własnych oscyluje w granicach 14%. W zasadzie gmina żyje z tych subwencji, które otrzymują z Ministerstwa Finansów, z resortu oświaty na utrzymanie szkół. I wielką sztuką jest realizować te inwestycje strukturalne przy założeniu, że się nie ma na nich w ogóle środków. I sztuką jest zdobycie, pozyskanie tych środków z zewnątrz, nie tylko unijnych, by móc te inwestycje, tak były oczekiwane przez nasze społeczeństwo, realizować. No, w tej kampanii chciałbym dokończyć wodociągowanie miasta i gminy, tak żebyśmy w 100% mieli tą gminę zwodociągowaną. Będą nowe hydrofornie w Łukomiu i w Tromczynie, będzie dokończona kanalizacja w Zagórowie, tą ulicę Słupecką wreszcie skanalizujemy w 2011 roku, przetarg będziemy ogłaszać lada moment, kapitalny remont GOK-u, rozbudowa szkoły w Zagórowie, to jest taki priorytet inwestycyjny na rok 2011-2012, bo wiadomo, że będziemy mieli tych sześciolatków lada moment w szkole i brak pomieszczeń lekcyjnych spowodowałoby, że ta zmianowość musiałaby tutaj wzrosnąć bardzo, bardzo znacznie w Zagórowie. Dzieci kończyłyby naukę w późnych godzinach wieczornych i to jest taki priorytet numer jeden inwestycyjny, który będziemy w najbliższym czasie realizować. Myślę, proszę Państwa, że inwestowanie w tą infrastrukturę też jest warunkiem takiego dynamicznego rozwoju, bo to spowodować może pozyskanie inwestora strategicznego. Chyba w całym kraju kandydaci na burmistrzów, wójtów i prezydentów
będą musieli stawić czoła problemowi bezrobocia, jakie w dobie kryzysu rzuca się najbardziej w oczy. Czy w naszej gminie istnieje szansa na jakieś inwestycje, które spowodują zmniejszenie bezrobocia? No to jest właśnie problem, który spędza sen z oczu wszystkim samorządowcom. Burmistrzowie, wójtowie nie posiadają takiej sprawczej siły, żeby w 100% być kreatorem tutaj tej polityki, bowiem dużo zależy od rządu w tej materii, od możliwości inwestycyjnych, od możliwości pozyskania środków. No niemniej jednak robimy wszystko, by pozyskać inwestora strategicznego. Mamy tak skonstruowany plan zagospodarowania przestrzennego i studium, że nie ma żadnego problemu z wolnymi terenami inwestycyjnymi pod inwestycje. Mamy w mieście kanalizację, która kiedyś też była wąskim gardłem dla potencjalnego inwestora, no bowiem to jest taki warunek jeden z ważniejszych, by można było pobudować jakiś zakład. Mamy dobrą infrastrukturę drogową. Wąskim gardłem jest jeszcze gazyfikacja, no bo każdy potencjalny inwestor, który zamierza przyjść, to zagórowano w swoich kalkulacjach inwestycyjnych, rozważa, czym będzie tą halę produkcyjną swoją ogrzewał, prawda? Także, że to jest taki warunek dość istotny, niemniej jednak trudny do przeskoczenia przez samorządy, bo żadnej gminy nie stać, żeby samemu doprowadzić gaz i zgazyfikować miasto, jeżeli tranzyt gdzieś nie przebiega obok gminy. Mieliśmy tutaj kilka koncepcji gazyfikacji Zagórowa, ale wszystkie upadają, bowiem to przekracza nasze możliwości finansowe. Jeżeli będzie prowadzony tranzyt gazu tutaj od Trzemeszna na Pleszew, wtedy będą istniały szanse przyłączenia się do Zagórowa z tą siecią gazyfikacyjną. Druga koncepcja była tutaj ciągnięcia gazu z Goliny do Zagórowa. No jednak koszty są tak potwornie drogie, że nie ma szansy, żeby nawet 2-3 samorządy wspólnie taką inwestycję prowadziły. Także no reasumując, ja uważam, że najważniejsze tutaj jest no stawianie na dobrą infrastrukturę, stwarzanie takiego ciepłego klimatu dla potencjalnego inwestora. Jesteśmy w stanie wyjść z aportem terenowym, no przekazać jakiś teren nieodpłatnie pod inwestycje, zwolnić na ileś lat z podatku, tylko po to, by pozyskać właśnie jakiegoś inwestora, który pobudowałby zakład, stworzył potencjalne miejsca pracy dla Zagórowian. Jednak no, muszę tutaj też to zaznaczyć, że w 100% burmistrzowie, wójtowie no nie są kreatorami takimi stuprocentowymi. Od nich aż tak to mocno nie zależy, no bo jednak Zagórów jest położone z dala od autostrady, w Zagórowie nie ma kolei, nie ma nawet drogi wojewódzkiej i to jest też wąskim gardłem na pozyskanie takiego inwestora strategicznego. Niektóre gminy są wręcz skazane na sukces. Te, które leżą na przykład przy węzłach komunikacyjnych przy autostradzie, to wiadomo, że tam się te zakłady będą lokalizowały, tak jak Stare Miasto teraz dynamicznie się rozwija w Koninie, no bowiem tam jest no, tak potężny węzeł komunikacyjny, że każdy inwestor, który tam przyjdzie, prawda, no ta lokalizacja dla niego jest wręcz tam wskazana, a u nas jednak to położenie gminy na uboczu powoduje, że no borykamy się w dalszym ciągu z firmami, które chciałyby u nas się tutaj osiedlić. Panie burmistrzu, dziękujemy serdecznie za rozmowę i życzymy powodzenia w wyborach. Ja dziękuję. Myślę, proszę Państwa, że jest to najlepsza okazja do złożenia również podziękowań. Dziękuję Państwu przede wszystkim za to, że uczestniliście. To wspólnie z Wami udało się zrealizować to wszystko, co na gminie zrobiliśmy wspólnie razem. Dziękuję swoim współpracownikom. Dziękuję Państwu za tą dużą dozę zaufania, którą otrzymałem od Was w tej kadencji. No i proszę o następną w zbliżających się wyborach samorządowych. Dziękuję.